Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam nasze drogie zodiakalne bliźnięta. Dla Was będzie to horoskop ogólny na kwiecień 2019 roku. Oczywiście pamiętajcie, że nie z każdym będzie ten przekaz rezonował, także weźcie sobie z tego to, co pasuje do Waszej indywidualnej sytuacji, natomiast odradzam oczywiście dopasowywanie horoskopów na siłę, no bo z tego tak naprawdę nic dobrego nie wynika. Moi drodzy, zaczniemy sobie dla zodiakalnych bliźniąt od czytania na relacje, uczucia, związki międzyludzkie. Potem przejdziemy sobie do spraw zawodowych i finansowych. No i na końcu omówimy kwestie zdrowotne, to co będzie ważne w kwietniu 2019 roku. Zaczynamy od relacji, uczuć. Moi drodzy, pokazujecie się w kwietniu 2019 roku w dziewiątce kielichów. To jest w zależności od tego, czy jesteście singlami, czy jesteście w związku, karta, która może mieć oczywiście rozmaite znaczenia, zresztą jak każda karta. Ja bym tutaj widziała singli, którzy troszeczkę poprzez swoje wcześniejsze doświadczenia życiowe boją się być może zbliżać jakoś bardziej do ludzi. Raczej się skupiają na takich swoich uciechach życiowych, na jakiejś własnej rozrywce, na tym, żeby sobie to życie uprzyjemniać wszelkimi możliwymi formami rozrywki, czy na przykład kupowaniem różnych rzeczy, czy na przykład wyjściami z przyjaciółmi, ale możecie być takimi osobami troszeczkę wycofanymi, troszeczkę być może nawet bojącymi się jakiegoś głębszego kontaktu z innymi ludźmi i niekoniecznie chcącymi przerywać, że tak powiem, ten swój styl życia, czyli być może niekoniecznie szukacie kogoś do związku. Natomiast czytałabym tutaj też głównie na osoby będące w związkach z naciskiem na takie osoby, które niedawno weszły w związek. Tutaj ta kategoria ludzi najbardziej by mi pasowała do tego czytania i dlatego właśnie w ten sposób mam zamiar to przedstawić. Ja Was widzę tutaj głównie jako właśnie osoby, które być może od niedawna są w jakimś takim świeżym związku. I jest ten oczywiście czas takiej euforii, cieszenia się z partnerem, takim wspólnym życiem, być może organizowania sobie wspólnych rozrywek, cieszenia się tym, co się ma. No bo dziewiątka kielichów to jest taka bardzo przyjemna karta związana właśnie z korzystaniem z życia, z dobrami doczesnymi, z takimi po prostu najnormalniej w świecie materialnymi rozrywkami, materialnymi uciechami. No i moi drodzy, cóż Wam tutaj będzie przeszkadzało? Mamy kartę cesarza. I ja myślę, że u Was to jest taki związek, gdzie po prostu następuje obecnie to przysłowiowe docieranie się i będzie przeszkadzała taka postawa drugiej strony, być może Waszego partnera, jeżeli jesteście kobietami, bo cesarz pokazuje mi się tutaj głównie na mężczyzn i być może jest to partner taki troszeczkę starszy od Was, w związku z tym on poczuwa się jakby w obowiązku prowadzenia w tej relacji. Być może chce Wam tutaj narzucić jakiś swój sposób patrzenia na świat, być może swoje zasady, swój sposób bycia i tak dalej. Więc myślę, że przeszkadza tutaj taka osoba, no nie powiedziałabym, że despotyczna od razu, ale taka mocno twardo stąpająca po ziemi, mająca swoje zasady, która czasem może próbować Wam właśnie te swoje schematy myślowe narzucać. I moi drodzy, co Wam będzie tutaj pomagało? Siódemka buław, czyli innymi słowy po prostu walka o swoje. Nie pozwolenie na to, żeby ktoś Wam wszedł na głowę, bo jeżeli, wiecie, ktoś Wam wejdzie na głowę, to już później bardzo trudno będzie się z takiej pozycji kogoś podrzędnego uwolnić, tylko po prostu ta osoba poczuje się bardzo pewnie. Tutaj jakby od samego początku w tym związku stawiacie swoje granice, pewną taką równowagę zachowujecie. Staracie się właśnie walczyć o swoje, czyli troszeczkę ta sytuacja przypomina nie związek dwojga ludzi, którzy no, się kochają, chcą być razem, tylko takie troszeczkę jakby wzajemne przeciąganie liny. Próbujecie zobaczyć, na ile sobie możecie pozwolić w tej relacji. Bronicie się przed zakusami tej drugiej osoby, czyli przed tym, żeby przypadkiem ta druga osoba, druga strona tutaj nie dominowała w żadnym kierunku. No, chcecie po prostu tutaj jasno postawić też swoje zasady.
na plan pierwszy, czyli jesteśmy razem, wszystko ok, wspieramy się, cieszymy się wspólnym szczęściem, ale jednak wy do końca nie rezygnujecie z siebie. I to jest oczywiście postawa godna pochwały, bo często jest tak, że właśnie obserwujemy nierównowagę w związkach, czyli że jedna strona wkłada to znacznie więcej, aniżeli druga strona, no i później są różnego rodzaju frustracje i tym podobne sytuacje. A tutaj u was mam wrażenie, że wy już jesteście mądrzejsi, bo nauczeni doświadczeniem, i wydaje mi się, że wielu z was po prostu jest w pozycji takich ludzi, którzy dużo przeszli na polu uczuciowym i to były nieraz takie dosyć trudne momenty, traumatyczne doświadczenia, więc nie pozwolicie sobie drugi raz wejść na głowę, nie pozwolicie jakby zrobić z siebie tutaj takiej osoby podległej, tylko od razu w tym związku też nakreślacie swoje granice. Czyli to jest takie postawienie sprawy, że okej, jesteśmy razem, ale no ja jednak jestem też odrębną jednostką, mam prawo decydowania o sobie i nikt mi tutaj nie będzie narzucał swojego zdania. Coś na tej zasadzie, w ten deseń. I co odchodzi do przeszłości? Tego dobrze tutaj nie widzicie, bo troszeczkę będzie ucięta ta karta, ale dziesiątka buław odchodzi do przeszłości. Czyli ja to właśnie czytam jako wszelkiego typu związki, sytuacje, kiedy wy po prostu pod naporem innych no musieliście się ugiąć, kiedy ktoś gdzieś wam wchodził na głowę, jakoś was przytłaczał swoją taką osobowością, ktoś po prostu silniejszy pod względem osobowości, a wy być może pozwalaliście na to, być może właśnie byliście tacy bardziej ulegli, być może wchodziliście właśnie w takie związki, gdzie po prostu no nie mieliście zbyt wiele do powiedzenia, że tak powiem, i nieustannie cierpieliście z tego powodu i byliście zawsze na pozycji straconej, byliście zawsze pokrzywdzeni w tym związku, wyszliście z tego tacy mocno nauczeni przeszłością, jakich błędów nie należy popełniać, więc to oczywiście miało też pewien swój wymiar pozytywny, bo was to ukształtowało jako obecne jednostki, jednostki bardzo silne, takie, które no, nie dadzą sobie w przysłowiową kaszę dmuchać, czyli też dostrzegacie swoją wartość i nie pozwalacie nikomu wchodzić sobie właśnie na głowę, nie pozwalacie sobą rządzić, ustalacie od razu z góry jasne granice. No jeżeli jesteście singlami, to prawdopodobnie bardzo trudno wam znaleźć osobę do związku, bo jesteście właśnie przez to tacy troszeczkę nieprzystępni. I teraz, jaki tutaj mamy rezultat? No właśnie, czwórka pentakli. To może się wiązać ze sprawami stricte finansowymi. Jeżeli jesteście singlami, być może poszukujecie takiej osoby, która też jest w jakiś sposób ustawiona finansowo, czyli poszukujecie kogoś też z odpowiednią pozycją, kogoś takiego, no, na kim można polegać, nie jakiegoś takiego lekkoducha, tylko osobę ustawioną finansowo, jakoś tak powiedziałabym ogarniętą życiowo, no z jakimś takim ustabilizowanym statusem społecznym. Jeżeli jesteście już w związku, no to też mogą tutaj takie kwestie finansowe być bardzo ważne między wami. To jest na zasadzie takiej, bym powiedziała, że wy nie chcecie, aby na jakimkolwiek polu brakowało właśnie tej równowagi, czyli macie takie jasne podejście, że obie strony powinny na przykład zarabiać na dom. No nie jest tak, że utrzymanie domu jest domeną tylko i wyłącznie jednej strony, druga nie pracuje zawodowo, nie rozwija się, tylko po prostu też takie współdzielenie wszystkich obowiązków, również współdzielenie wydatków, niezależnie od tego, na jakim stopniu, że tak powiem, sformalizowania tego związku jesteście, niezależnie czy to jest związek taki nowy, świeży, kiełkujący, czy jest to związek już taki na przykład długoletni, to jednak tutaj no, macie taki swój honor, takie swoje ambicje, i też chcecie jakby być niezależni finansowo, niezależni od tej drugiej osoby w jakiejkolwiek materii życia, bo to wam daje taki komfort psychiczny. Wy już wielokrotnie prawdopodobnie w życiu byliście uzależnieni od kogoś, no i teraz po prostu chcecie być panami sytuacji, panami, paniami sytuacji. Chcecie po prostu też mieć takie swoje poletko, gdzie nikt wam nie będzie wchodził, nie będzie wam mówił, co i jak macie robić. Ale ta czwórka pentakli może tutaj być dla was też ostrzeżeniem takim, że gdzieś po prostu uczucia schodzą na plan dalszy, czyli jeżeli jesteście w tym związku, wasz partner może odczuwać no taki brak zainteresowania troszeczkę z waszej strony, być może za mało czułości okazujecie, być może za mało też wyznajecie swoje uczucia, może nie potraficie mówić o tych uczuciach. Jeżeli jesteście singlami, no to po prostu jesteście taką
jakby nieprzystępną skałą, że trudno się do Was zbliżyć. I tutaj nawet jeżeli są w Waszym otoczeniu osoby zainteresowane Wami tak na poważnie, no to one nie zrobią żadnego kroku, bo po prostu się boją. Najzwyczajniej w świecie po prostu uważają, że zostaną przez Was odrzucone, bo Wy nie dajecie do siebie podejść zbyt blisko. Wy trzymacie ludzi na dystans, na jakąś taką bezpieczną dla Was odległość. Więc może tutaj jest też dla Was taka wskazówka, że owszem, to dobrze, że uczycie się na własnych błędach, że nakreślacie jasno swoje granice, że nie pozwalacie ludziom wchodzić sobie na głowę, ale też spójrzcie na to troszeczkę z innej perspektywy i od czasu do czasu na przykład okażcie temu partnerowi uczucia, powiedzcie, że Wam zależy na nim albo w jakikolwiek sposób mu to okażcie, no tak, żeby po prostu nie było wątpliwości i też nie zawsze musicie być, wiecie, tacy, żeby trzymać tą gardę wysoko, bo Wy macie w pamięci te przeszłe doświadczenia i na pewno nie będziecie popełniać już tych samych błędów. Ale to też nie oznacza, że musicie być w stanie takiej permanentnej kontroli, bo to jest po prostu bardzo męcząca postawa i prędzej czy później też będziecie się czuli przytłoczeni tym, taką wieczną postawą obronną. No nie można być całe życie jakby w opozycji. Czasem trzeba też pozwolić ludziom się do siebie zbliżyć, więc to jest takie główne przesłanie dla Was, ale myślę, że jeżeli właśnie jesteście na etapie formowania się nowego związku, to Wy tutaj wytyczycie jasne granice i to będzie związek, gdzie nie powtórzycie starych błędów, starych schematów. Także myślę, że to będzie taka zmiana na plus, jakiś nowy cykl w Waszym życiu, gdzie po prostu już tamte lekcje macie odrobione i drugi raz do tej samej rzeki po prostu nie wejdziecie. Co do spraw Waszych zawodowych, finansowych, ja tutaj widzę sytuację taką, że wielu z Was rozpoczyna coś nowego. Być może nowa praca, być może ona się pojawiła tak nagle i szybko się do tego zabraliście, dynamicznie, szybko daliście odpowiedź, no i chcecie jak najszybciej działać w tej nowej pracy. Macie dużo zapału do pracy, albo być może po prostu przejęliście jakieś nowe obowiązki, wzięliście coś nowego, dodatkowego na siebie. Może to być taka praca, gdzie Wy jesteście jakimiś na przykład stażystami, gdzie dopiero się uczycie, zdobywacie praktykę zawodową, bo pokazują nam się tutaj dwa pazie, paź buław i paź kielichów. To jest ogólnie taka sytuacja, gdzie po prostu Wy energicznie będziecie działać, podejmować się nowych wyzwań, aczkolwiek na rezultaty tego trzeba będzie trochę poczekać. Przyjdą wymierne efekty i będziecie koniec końców zadowoleni, bo za tym przyjdzie i satysfakcja, i dodatkowe pieniądze, ale najpierw trzeba solidnie popracować i to też wymaga od Was troszeczkę cierpliwości. Natomiast gra jest warta świeczki, więc naprawdę dobrze jest się postarać. Ja tutaj też widzę dla niektórych dodatkową gotówkę, być może związaną z dziećmi, być może niektórzy z Was zostaną Wam, niektórym z Was zostaną zasądzone alimenty na przykład na dzieci, albo jakieś dotacje, albo zwroty na przykład z urzędów skarbowych. No, tam podejrzewam, że dla co niektórych tu może wchodzić o 500+, na przykład, chociaż to dopiero od lipca, no to nam się pokazuje lipiec, bo jest 7 denarów i taka karta bardzo letnia, wakacyjna. Więc być może po prostu niektórzy z Was są na końcówce ciąży, że tak powiem, i pojawi się wkrótce nowy członek rodziny, na którego również otrzymacie pieniądze, także może to być jak najbardziej również taka sytuacja. Jeżeli chodzi o Wasze kwestie zdrowotne, drogie bliźnięta zodiakalne, na kwiecień 2019 roku, zwróciłabym się tutaj głównie do panów. Uważajcie panowie na płyny ustrojowe, głównie mocz, zróbcie sobie najlepiej badania moczu, przynajmniej te ogólne. Dlatego, że mogą tutaj być problemy z układem moczowo-płciowym, jakieś infekcje, jakieś bakterie w moczu, tym podobne sprawy i być może u niektórych z Was będzie to po prostu problem, jeżeli chodzi po prostu o płodność. Więc najzwyczajniej w świecie, jeżeli Wy planujecie potomstwo, chcecie ze swoją partnerką mieć dzieci, zabieracie się do tego, to najpierw dobrze by było się przyjrzeć właśnie tym kwestiom, czy tam przypadkiem no nic nie stoi na przeszkodzie. Może tutaj być też problem z układem immunologicznym ogólnie, także też zadbajcie o swoją odporność. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się pomocne, przynajmniej dla niektórych z Was. Oczywiście ja Wam życzę miłego, cudownego miesiąca, aby wszystko Wam się udało tak, jak sobie to zaplanowaliście, albo jeszcze lepiej. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.